Moi drodzy, spójrzmy na te pierwsze rzędy. Chciałabym, żebyście wy dzisiaj, tu obecni, zobaczyli, kto siedzi w pierwszych rzędach dzisiaj. To są młodzi ludzie. Młodzi ludzie, których ja nazywam niewykorzystaną siłą Platformy Obywatelskiej. To jest nasza przyszłość. Ale wiecie, czego ja tak naprawdę chcę? Chcę, żeby to była nasza teraźniejszość, a nie przyszłość. Chcę przyspieszenia. W każdej małej miejscowości, w każdej gminie znajdziecie młodych, zdolnych ludzi, którzy są chętni ciężko pracować dla Polski. Ja myślę, że dzisiaj mogę im powiedzieć tylko jedno. Nadszedł wasz czas. Nadszedł wasz czas, nie ma już na co czekać. Polska was potrzebuje. A skoro tak, drodzy przyjaciele, to otwieramy przed wami szeroko drzwi. Ja oprócz parytetu płci na naszych listach będę chciała parytetu młodości, parytetu wieku. I nie chcę wam niczego obiecywać, ale chcę, żebyście byli w przyszłym Sejmie. A wtedy, kiedy wygramy wybory, również w przyszłym rządzie. Wy macie w tym Sejmie załatwić sprawę młodych ludzi, bo wy wiecie to najlepiej, czego wam potrzeba.